nadciąga Halloween, ten dzień straszenia i naprawdę bachorów proszący o cukierki. A jak nie dasz cukierka, to wiesz co ci zrobią. Ale ten czas, gdy trzeba oczywiście ogrywać horrory i słuchać również upiornej muzyki. Jak wiecie, w zeszłym roku był Nightmare, który dostał 10. Fakt, że ta recenzja jest już mega stara, nie oznacza to, że nie zaczęły zaprzestać kontynuacji. Tym razem cofniemy się do roku 2003. Tak, czyli cofniemy się do samego początku awarstwa. No, może nie samego, ale gdzieś na debiucie drugiej studyjnej płyki, jakim był oczywiście Walking to the Fallen. Tak. Mało kto wie, że zanim Sepultura przerzucił się na heavy metal i wypuścił fenomenalny City of Evil, Sepultura był wówczas zaliczany jako metalcore. W końcu pierwsza płyta The Sound of the Trumpet, która była oczywiście robiona z budżetem 2000 zł, nawet sam Eurostatus to potwierdził. It says that sounding the seventh trumpet was recorded for just $2,000 and the Rev recorded all his drums in just one take. That's true. Wow. No może sukcesem nie była, ale na tyle zauważalnym, że no przykuł uwagę Hopeless Records. I w ten dostali oczywiście lepsze warunki oraz dużo większy budżet do stworzenia tej drugiej studyjnej płyty, jakim jest oczywiście Walking to the Fallen. Tak, to będzie jedna z trzech recenzji muzycznych. Bo oczywiście jeszcze na warsztat będą dwie płyty, których nie będę spoilerować. Ale tak, metalcore może nie jest lubiany wśród elit, rzecz jasna metalowych i zawsze uważałem, że metalcore to gówno, że z siedzi, że to zło. Ja tak nie uważam, bo sam niestety tego słucham. Ech, dlatego chyba nie powinienem być elitą. Ale tak, Walking to the Fallen względem oczywiście pierwszej płyty jest oczywiście dużo lepszy i ma dużo więcej zapamiętanych piosenek. Tak, oczywiście tutaj w recenzji będzie używana wersja Rectured, która jest oczywiście remasteru z 2014, aczkolwiek zawartość jest dokładnie taka sama jak z 2003. Tylko ta jest oczywiście jeszcze wzbogacona o dodatkowe alternatywne wersje, demówki i tak, no i live'y, no i oraz teledyski, tam wywiady z samym zespołem. Jeszcze za czasów Jamesa Sullivana. Ale też jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Ponieważ niestety do tego nagrania prawa ma oczywiście Hopeless Records, możecie się niestety spodziewać, że ten film tak w szybkim tempie nie będzie szybko ze względu na to, że Hopeless Records ma jednak dużo ostrzejsze prawa autorskie od innych wydawców, niestety. I będę oczywiście, jak zawsze, próbowała to zgłosić. Ale wracajmy. Więc przesłuchamy sobie kawałek po kawałku i powiemy sobie, dlaczego Walking to the Fallen jest taki troszkę zapomniany, a powiem szczerze, trochę szkoda, bo to jest o wiele lepsza płyta niż Seven Trumpet Sound, jeżeli dobrze bywają nazwy. Zaczynamy oczywiście od tytułowego Walking to the Fallen, czyli instrumentalu, który ma oczywiście wprowadzić nas w odpowiedni nastrój. Ta ponura oczywiście jest listyka utworu i oczywiście różnorakie chóry, które oczywiście już od lat Stella Prompt opanowywał już w swoich początkach kariery, by potem dojść do sztuki perfekcji przy City of Evil. Tak, a teraz przejdziemy już do sedna płyty. Be the one who
kolejny jest oczywiście pierwszy hit, Unholy Confession. Jest już nieco trochę zapomniany, a powiem szczerze, że szkoda, bo zachwyca, powiem szczerze. Oczywiście tutaj są elementy screamo, poza tym w odróżnieniu od tych obecnych metalcorowych zespołów, raczej Sevenfold bardziej ma tą klasyczną jednak metodę metalcoru. Jest taki old school trochę. Tak, bo tam są elementy punkowe, które oczywiście te starsze zespoły posiadały, bo nowsze bardziej już skupiają się na samplach i elektronikach. Ale tam nie ma czegoś takiego. Unholy Confession jest po prostu świetny i wpadający w ucho. Na dodatek dobrze napisany. A co ciekawe, riff jest tak dobry, że pewna, jedna z bardziej znienawidzonych grup o nazwie Blackberry Bright wykorzystała go do swojego debiutanckiego Knives and Pens. Kolejnym utworem jest również utwór, który jest chyba moim ulubionym utworem z całej dyskografii Sevenfoldów, a mianowicie Chapter 4, który jest oczywiście dużo spokojniejszy i ma mniej screamo, ale mi w ogóle screamo nie przeszkadza. Jest bardziej melodyjny i spokojny, no i przy okazji nieco dłuższy, bo o jakąś minutę, tak. Jeszcze o długościach utworu wspomnę w międzyczasie, bo niektóre utwory są długie, że głowa mała. Warto też zaznaczyć, że Chapter 4 też był bazą późniejszą, to chociaż takich płyt właśnie jak City of Evil, gdzie oczywiście ten wolniejszy, bardziej melodyjny styl grania jest już bardziej opanowany i zrobiony po prostu lepiej. A pod kątem brzmienia Chapter 4 dalej brzmi naprawdę dobrze. Rage Machines to jest oczywiście kolejny utwór, który oczywiście pokazuje znowu dobre hooki, chociaż nie są one tak dobre jak w City of Evil, tak jak powtarzam. Oraz pojawia się kolejna rzecz, a mianowicie solówka Sinistra Gates. Tak, gościa, który oczywiście jest zawodowym muzykiem i który ma ojca muzyka i który skończył szkołę muzyczną. I tak, w tej piosence pojawia się solówka. Oczywiście wiadomo, uproszczona, ale wiadomo, że z czasem, gdy oczywiście podpiszą umowę z Warner Brosem i wydadzą słynne City of Evil, solówki te nabiorą bardziej skomplikowanego i bardziej innego wyrazu niż ta skromniutka rzecz jasna solówa. Wracając do tego utworu, jest oczywiście wolniejszy, aczkolwiek nie zabrakło elementów screamo. Tu se trochę pozwolę, że przeczytam. The Curtain Through Revenge, czyli kolejny utwór tym samym nieco powolniastym tempem, chociaż powoli się rozkręca do kolejnego, bardziej szalonego utworu, gdzie tutaj znowu chóry są przyjemne po prostu. Ale ten kolejny utwór, o którym wspomnę za chwilę, właśnie będzie zupełnie czymś innym. Czymś nieco dłuższym, a zarazem bardziej porządniejszym. And it hurts, I can feel it burn inside of me. Tormenting you with your soul, haunting me. Mam na myśli utwór Eterrorist, który oczywiście w pewnych momentach jest dynamiczny, a w pewnych momentach spowalnia, dodatkowo dorzucając od siebie jeszcze organy, tak zwane, dodawając oczywiście klimatu i naprawdę bardzo mrocznego wówczas stylu. Serio, Sevenfoldci raczej się nie pierdolili, robiąc z tego naprawdę mroczną stronicość.
ten pomrok i ta cała ciemnota. No można by trochę powiedzieć, trochę to takie emo klimaty, ale cóż mogę powiedzieć, wtedy to subkultury emo były modne. I oczywiście pod koniec te chóry mówiące Eternal Rest, it's time to... Tak dokładnie tekst nie pamiętam, ale końcowe chóry naprawdę robią dobrą robotę. Jest Second Heartbeat, czyli utwór, który trwa równo 7 minut, czyli dosyć długo. Nie oszukujmy się jednak, jest to bardzo genialny utwór, który oczywiście jest też troszkę wstępem do tego, co później się wydarzy. Tak, bo później tych utworów wydłużonych na 7, 8, a nawet 9 minut, ich twórczości można zobaczyć więcej po prostu. Tak, oni już wcześniej wydłużali takie, robili takie długie utwory, że głowa mała. Co jeszcze napomknę w późniejszych recenzjach. No ale był to oczywiście pewny stępniak, oczywiście do właśnie tej późniejszej, tej przyszłej, rzecz jasna, na kreacji, jaką zrobili z siebie Avenged Sevenfold. No i oczywiście solóweczka, która jest na końcu, również zwiastuje na to, że niedługo pójdą właśnie w tym kierunku, w jakim poszli właśnie w City of Evil. Tak, kolejnym utworem jest Rated Fatelet, który oczywiście jest... Zaczyna się dosyć mrocznie, ale z czasem zaczyna się już bardziej spokojnie i już jest oczywiście lepiej tam zbalansowane względem dużo poprzedniejszych utworów, czyli ten Remissions. W ogóle się jeszcze ten utwór nie zestarzał na dodatek i w ogóle czuć tą magię. Poza tym utwór jest też pod względem tych pierwszych piosenek dużo bardziej melodyjny. Co prawda zawiera tam scream, ale nie aż tak dużo, więc jest to już powoli wpchanie się w heavy metal. Wouldn't See Tonight Part 1 to jest oczywiście pierwsza część całego utworu Wouldn't See Tonight. Jeszcze później powiem, ile będzie trwał łącznie. Tak, ten już prawie 9-minutowy utwór jest po prostu baladą, co sprawia, że jest to dużo spokojniejsza część płyty, bardziej melodyjna. I nie ma co ukrywać, bardziej do tańczenia. Tak. Mamy oczywiście pierwszą część, która jest balladowa, oraz drugą część, która jest bardziej... Tak, kolejny jest oczywiście druga część Wouldn't See Tonight, która w odróżnieniu od pierwszej części jest dużo bardziej dynamiczna i dużo bardziej szalona. I dużo mniej spokojna przy okazji. Tak, tutaj jest ten problem trochę z tym utworem, że z jednej strony mamy pierwszą część, która jest spokojną baladą, a z drugiej jednak mamy tu szalony metalcore bez hamulców, rzecz jasna. Albo był hamulec, ale się urwał po prostu, więc tak troszkę to tak nie pasi. Chociaż wiecie, ta balada była tak zajebista, że trzeba zrobić drugą część. Nie wiem, później Slipknot dokona tego samego z utworem Vermorium. Tylko, że już oczywiście zrobi to lepiej. Tak, a jakbyśmy zliczyli te utwory, to dajmy ten utwór, który ma prawie 9 minut oraz utwór, który ma gdzieś 4 minuty. To tak gdzieś utrzymamy gdzieś około 13 minut, może trochę mniej, 12, 11 całego utworu, który oczywiście został podzielony na dwie części, ale jednak na płycie są koło siebie, więc nie mamy tutaj takiego problemu, że
Część pierwsza jest na samym początku, a druga gdzieś po dwóch, trzech utworach. Nie, tutaj sobie na przykład postanowił obie części wsadzić koło siebie, aby jakoś to się zespalało po prostu. Oczywiście to się nie zleciało jak domek z kart i troszeczkę to się rozlatuje ze względu na to, że te utwory kompletnie do siebie nie pasują, ale jakoś to trzyma. Dużo spokojniejszy, ale nie zabrakło oczywiście screamo. Jakby to powiedzieć, powoli już zbliżamy się do końca płyty i płyta zaczyna zwalniać tempo od tych szalonych utworów, chociaż niektóre z nich były spokojne. Zaczynamy już do ostatniego, 12 utworu. Jeśli chodzi o sam 11, powiem szczerze, że jest nawet okej. Okay. Ale to nie są jeszcze te możliwości, jakie Silverfloat nam pokazuje. And all things will end. Tak, i chyba w sumie dobry tytuł na zakończenie całości. Dosyć szalony i piorunujący w efektach. I oczywiście początek troszeczkę przypominający mi MAI City of Evil. Może to był prototyp do MAI. Nie wiem, ale na to wygląda. A teraz, skoro już nakreśliłem część utworów, może coś powiemy o całości. Walking to the Fallen, co prawda, no dzisiaj jest już nieco przestarzałą płytą, ze względu na to, że Sevenfold już no, bardzo się zmienił. M-Shadows już nie screamuje, bo teraz ma bardziej śpiewny głos, co widać, że na nowszych koncertach te utwory z tego krążka no, kompletnie inaczej brzmią niż na tych nagraniu. Więc różnice widać naprawdę gołym okiem. Poza tym ta płyta się lepiej zestarzała od pierwszej do Sun Trumpet, ale to wynika z tego, że tak jak powiedziałam, było to robione w lepszych warunkach i był już chyba o wiele większy budżet. Na to i Hello dostali jednak podpis od Hopeless Records. Ale w sumie sama płyta dobrze się zestarzała mimo wszystko. Remaster jest całkiem udany, powiem szczerze. Nie zmienia jakoś to specjalnie tego utworu. I ze szczerością mogę powiedzieć, że niektóre z tych utworów były już takim początkiem ich nowej ścieżki. Tą ścieżkę, którą znamy już teraz, tą, którą już sobie wydeptaliśmy, słuchając pozostałych, późniejszych płyt Silverfloat. Tak, bo potem historia, a koło Warner Brothers 2004 w tym roku przyjął ich na swojego ołtarza. Ale oczywiście w 2015 się z niego wyniosą. I stworzą płytę, która jest o wiele lepsza od Walking to the Fallen i nie zestarzała się w ogóle, a poza tym miała swój unikatowy styl. I tą płytą jest City of Evil, którą oczywiście często wspominam, ale możecie ją znaleźć tutaj na karcie w prawym górnym rogu, abyście mieli łatwiej. Oczywiście płyta to dostaje ode mnie 8,5 i oczywiście polecenie, bo powiem szczerze, że to jest jedna, mimo wszystko, jedna z lepszych metalcore'owych płyt, jakie się słuchało. Fakt, to nie jest ten sam współczesny metalcore, jaki będzie potem w następnej recenzji. To jest taki klasyczny, to jest taka w ogóle klasyczny metalcore, ten stary z wczesnych lat 2000, gdzie wówczas nie bawiono się w sample, gdzie bardziej inspiracjami były grupy punkowe. I widać też gołym okiem, że Walking to the Fallen jest raczej płytą starszej generacji, jeśli chodzi o metalcore. Ale to jeszcze nie wszystko. No i oczywiście zanim zakończymy ten cały film, chciałbym, abyśmy
zaprosić was na Halloweenowy special, gdzie pojawią się te oto gry, które tam trzymam w pudełku. No więc ci, co są trochę dłużej, bo zagłębili się głębiej, pewnie je znają, bo to są te same gry, które pojawią się w serii Zagrajmy w... Ale różnica jest oczywiście taka, że one będą głównym clou na tym kanale. I oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć te gry, musicie zasubskrybować kanał. No, z dzwoneczkiem. Chociaż z drugiej strony dzwonki i tak nie działają, więc... Nie wiem, kliknijcie miliardy razy ten dzwonek najlepiej. A tym samym będą jeszcze 3 recenzje muzyczne oraz jedna recenzja pewna, ale nie będę zdradzać szczegółów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.